ważą się losy drugiego etapu przebudowy mostu Tczewskiego. Aby wymiana przęseł nurtowych nad Wisłą była możliwa, potrzeba łącznie 50 milionów złotych, przy czym aż 37 milionów ma pochodzić z rezerwy subwencji ogólnej. Aby otrzymać te środki z Warszawy, starostwo musi zabezpieczyć wkład własny wynoszący ponad 12 milionów złotych. W ostatni czwartek 2 miliony przekazali miejscy radni. Jesteśmy jedynym w Polsce powiatem, który tak duży obiekt inżynieryjny ma w swoim, można powiedzieć, zasobie. Takiego mostu po prostu na świecie nie ma. Także myślę, że jest to cel, do którego wspólnie możemy dążyć. Ten projekt będzie nawiązywał do wersji historycznej, czyli tych trzech przęseł, które są już odrestaurowane. Na zasadach czy na wzór kratownicy Lęca. Drugi etap na pewno będzie realizowany na przestrzeni 2 lat budżetowych. Mamy nadzieję, że rozpoczną się prace w drugiej połowie tego roku. Starostwo liczy na to, że do wkładu własnego dorzucą się władze województwa pomorskiego. Zwróciłem się również do marszałka województwa pomorskiego o pomoc. Odpowiedź, którą otrzymałem już ponad miesiąc temu, jest taka, która nie zamyka drogi na pomoc ze strony marszałka, ale w związku z tym, żeby w pewnym sensie nie czekać na decyzję, czy marszałek udzieli pomocy w takiej czy innej kwocie, podjęliśmy już działania, aby przygotować cały zestaw dokumentów z wszystkimi pozwoleniami, aby do 10 lutego złożyć odpowiedni komplet dokumentów w Ministerstwie Infrastruktury, celem właśnie uzyskania tejże subwencji. W związku z tym reszta tego wkładu to jest na dzień dzisiejszy zadanie dla powiatu. I to zadanie będzie przedstawione radnym powiatu na sesji w dniu 31 stycznia. Samorząd naszego miasta również rozmawiał z panem marszałkiem i mamy zapewnienie, że ta pomoc będzie, nie wiemy w jakiej kwocie, ale na pewno pan marszałek nie zostawi naszego powiatu, miasta bez wsparcia finansowego. Na poniedziałkowej sesji Sejmiku Wojewódzkiego zabrakło uchwały o pomocy finansowej dla powiatu. Były prezydent Tczewa, Zenon Odyja, wierzy jednak, że władze województwa wspomogą remont mostu. Marszałek widzi pewne możliwości, które by stworzyły, że można byłoby dokonać pewnych przesunięć w budżecie województwa, ale te możliwości przesunięcia środków w budżecie województwa związane są z zadaniami, które mają być realizowane przy wsparciu środków rządowych w ramach programów operacyjnych. Jeżeli by była możliwość uzgodnienia wspólnego stanowiska z Ministerstwem Infrastruktury, to wówczas takie przesunięcia mogłyby nastąpić, środki takowe mogłyby się znaleźć, ale rzecz właśnie sprowadza się do tego, aby uzgodnić wspólne stanowisko z ministerstwem. Myślę, do tego, aby efekt był końcowy pozytywny, musi dojść do spotkania Zarządu Województwa Pomorskiego z przedstawicielami Ministerstwa Infrastruktury i gdzie ustalą ewentualne możliwości. Drugi etap przebudowy potrwa około 18 miesięcy. Starostwo nie wyklucza, że jeszcze przed rozpoczęciem trzeciego etapu uda się przywrócić na moście ruch pieszo-rowerowy. Ja mogę sobie tylko tak wyobrazić, natomiast czy będzie w rzeczywistości, czas i okoliczności pokażą.